W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Pet Simulator X i ogólnie jakiś czas temu wyszły nowe maskotki od Big Games i właśnie dojechały niektórym do domu i dostałem 3 nowe huge'e z tych maskotek. Tak naprawdę tylko jednego nie dostałem. Ale jeżeli chcecie zobaczyć te huge'e, jak one wyglądają, co ludzie dadzą za te huge'e, bo ogólnie zostały dodane Axelot, Dog, Santa Dragon i Santa Monkey. W sumie widzicie teraz na ekranie. I mam ogólnie już te huge'e w inventory, zaraz wam pokażę, jak one wyglądają, ile ludzie za nie dadzą, ale jeżeli chcecie to wszystko zobaczyć, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subika, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. Wejdźcie na naszego Discorda, link w opisie, tam możecie się tradować, ogólnie wymieniać za peciki i popisać o Pet Simulatorku i innych grach w Roblox. Ogólnie jeszcze taka informacja dla was, jeżeli byście chcieli wystąpić w odcineczku albo po prostu pozdrowić kogoś na odcinku, to możecie wysłać jakiegoś fajnego gifcika i ja wtedy te gifty pokażę ogólnie na odcineczku i możecie tam napisać jakąś wiadomość, pozdrowić kogo chcecie, no i będzie po prostu to na odcineczku. Polecam jeszcze mi dodawać do banku, bo czasami jak robię przeglądy banków, to akurat już wszystkie sprawdziłem i nie mam nawet jak zrobić. Team Koła i zobaczymy, może uda mi się tego Santę wdropić. A najpierw kupuję może moje pety, bo ich nie potrzebuję, brzydko wyglądają. Gdzie jest Santa? Leci, dobra. Na razie nic nie ma, tylko jakieś coiny. O nie, tu przyszedł ten nubek. Dobra, nic nie leci, nic nie chce polecić, kurde no. Dawaj tego Santę. Boże, jak latają te wszystkie worki w ogóle. Nie no, chyba huge tym razem nie będzie. Trzeba mieć giga farta, żeby go trafić. Jeszcze za pierwszym razem, jak pewna osoba. No i nic nie leci. Zaraz ten Mikołaj będzie odlatywał i już nic nie będzie. On już zawraca i zaraz będzie odlatywał. No i już odlatuje. No i nie ma. Nie ma niestety bałwanka tym razem. Może następnym razem się uda, bo jeszcze spadają, jeszcze chwilę spadają. Dobra, leć, leć szybciej. Dobra, poleciał, nubek tam leci. No niestety mi nie przyniósł tym razem Snowmana. Zakupienie pluszaka Axolotla. Mogliście dostać oto takiego Axolotla, który tak wygląda w inventory. Już zapomniałem wam powiedzieć, te pety dostałem od Norbusia. Zaraz będziemy sprawdzić, ile ludzie dadzą za te huge pety. Dzięki Norbus jeszcze raz. Ładnie wygląda, trochę słabo, że to jest takie płaskie, ale ładny jest, ładny jest. I tak się prezentuje ten pierwszy huge. Kupienie nowego doga, nowego pluszaka dogowego, który ma po prostu takie rogi jak Renifer. Dostawaliśmy oto takiego huge'a. Ogólnie on bardzo ładnie wygląda. Mi się wydaje, że on jest najładniejszy z tych wszystkich. Chyba że jeszcze dragon, bo jeszcze został dragon dodany, ale ja tego dragona niestety nie mam. No ale ten jest chyba najładniejszy z tych, które na razie pokazywałem. Piękny jest po prostu. I za kupienie tego monki, czy po prostu małpy, dostajemy oto takiego huge'a. Po prostu małpka z czapką Mikołaja. Też ładnie wygląda, ale i tak moim zdaniem ładniejszy jest ten dog, który wygląda właśnie tak. Możecie napisać w sumie w komentarzu, który jest najładniejszy. Macie tutaj jeszcze Axolotla, który jest najładniejszy z tych trzech. Moim zdaniem ten dog jest najładniejszy. No, dog jest najładniejszy, ewidentnie. Możecie wybrać z tych trzech. W sumie sam też poczytam sobie, co sądzicie o tych huge'ach, bo ten Axolotl to moim zdaniem taki basic jest, a ta manga może być, ale dog najlepszy, dog najlepszy. Dobra, jesteśmy już na Trading Plazie, zobaczymy, czy ludzie w ogóle będą wiedzieli, co to są za pety, bo niektórzy mogą w ogóle nie wiedzieć, że wyszły nowe pluszaki niedawno. Ja nie wiedziałem i to ogólnie łącznie kosztowało chyba 120 dolarów, te wszystkie peciki. Dobra, o, już idą ludzie, patrzcie, trójeczka podjechała. Patrzę, hi, 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 witam, witam. O, ten jakiego ma, co to jest, huge dog, czekajcie, nie widziałem jeszcze tego peta na oczy. O, dobra, huge elf dog jest warty 1,65 tryliona, więc w miarę git, ale i tak nie przebija tych petów, które są aktualnie warte ponad 10 trylionów, ponad 10 T. Niektórzy nawet dają 20, więc ogólnie oferty na to powinny być bardzo duże. Dobra, już odpalałem tradziki. O, patrzcie, ten tutaj też ma tego doga. Nie wiem w ogóle, jak wylosować tego doga, w sensie, patrzcie, ten za 2 tryliony sprzedaje. Ja bym swoje musiał sprzedawać za jakieś 20, żeby to się opłacało, ale te nie są moje w sumie. Dobra, włączyłem trady. No, widzę, że tutaj daje huge Skeletona, ale to się nie opłaca. Nie opłaca się, niestety. Ten pet jest ogólnie ładny. Te nowe pety anime są takie piękne. Może jeszcze nie widzieliście, ale one są najładniejsze pety moim zdaniem w grze. Huge anime Agony i huge anime Unicorn. Piękne są po prostu. Może ogólnie ikonka tych petów nie jest ładna, ale na żywo ten też jest bardzo ładny. Może ja go znajdę teraz. A ja już wiem, dlaczego ludzie mają te huge elfy, bo je można teraz kupić. Tutaj jest 1% szans na nie. No tak, no to już wiem, dlaczego mają. Dobra, za huge Santa Monkey. Nie, no co ty robisz, chłopcze? O, 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 nie, dobra, teraz już się nie nabiorę, do widzenia. No ogólnie te wszystkie huge są warte około 530 zł, więc w miarę dużo. Ten ma podpisane.
O, w ogóle kiedyś, niektórzy widzowie mogą pamiętać tą osóbkę. Wbiła kiedyś do nas na live'a, tam tutaj. Dobra, dajmy może teraz dajmy Huge Doga. Huge Grim Reaper, podpisany. No ja nie wiem, czy on jest więcej warty. No nie jest warty więcej, niestety. To jest warte około 10 trylionów, nawet w porywach do 20, więc niestety, Luffy, do widzenia, bo ten twój to może ze 3 są... Może ze 3 tryliony by dali. Huge Scary Cat. Co ty? A, no dobra, za Freeko, King. Dziękuję, King, za Freeko, jak dajesz, no to jest fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Dobra, tutaj daje ktoś Huge Grim Reapera, no ale niestety Huge Grim Reaper jest mało warty w porównaniu do tych petów, więc niestety, ale do widzenia. King, znowu mi tutaj oddaje jakieś peciki, ja nie chcę tych pecików, bo one są trochę słabiutkie, ale dzięki. O, Huge Hell Rock. No, możemy ci dać takiego jednego Huge Hell Rocka. Nie, nie, co ja robię, ja myślałem, że to jest Rainbow. Dobra, do widzenia, please pet. Ładny. Ale on jest mało warty, jakoś 60 bilionów może. I w sumie można było dać kilka Huge Hell Rocków, albo kilkanaście nawet, bo ogólnie ludzie już sprzedają te Hell Rocki za 7 bilionów, nawet ja widziałem za 6 tutaj w tych budkach, więc one już są prawie nic nie warte, te Huge Hell Rocki. A kiedyś tyle się farmiło je. No ale czasami też jeszcze wytradować jakieś Huge za nie. Dobra, Huge, albo nie, teraz Huge tego Axolotla. No, mamy Huge Scary Cata, Huge Gargoyle, ale niestety, no to też nie jest warte całego tego, to wszystko co on dał, nie jest warte tego Huge Rainer Axolotl, ale fajna owka, pierwsza w miarę fajna owka. O kurde, mamy tutaj ogólnie dwa snowmeny, patrzcie, ten jeden ma tutaj snowmana, gdzie on jest? Tu jest jeden snowman i jeszcze tam gdzieś pojechał drugi, no ale ogólnie dwa Huge Snowmeny na jednym serwerku, więc fajnie. Skeleton też jest ładny, ten, piękny jest w sumie też. O, widzicie, patrzcie, kolejny przyszedł. W ogóle, za co się dostaje tą statuetkę, tą taką złotą? Mr. Beast? Dobra, Mr. Beast daje coś takiego. Huge Crystal Dog. Ogólnie, fajny jest ten Huge Crystal, ale... No, nie powiedziałbym. Ktoś bym musiał bardzo dużo tych Huge'ów dać, żeby to się w ogóle opłacało. Cape Ibarra. O, Huge Snowman, patrzcie. Huge Dragon. No powiem wam, że tutaj już trochę lepiej, ale jak wrzuca takie sobiutkie peciki, to widać, że chyba ktoś jest nie za mądry. I tego Huge Snowmana to z przypadku ma ogólnie. I się nie zna z bardzo. Patrzcie, jakieś noobskie tutaj pety z hardcora dał mu. Anime Monkey. Fajna. No ready, dobra. Pyk, ready, dawaj ready. Dobra, nie skamujemy, żartowałem. Chciałbym zobaczyć jeszcze te nowe anime pety. Są one jeszcze w ogóle w tym sklepie? Są, te dwa pety są po prostu przepiękne. Nie ma nikogo z tym nowym Huge'em, w sensie z tym nie anime, bo one są piękne. Chciałem je zobaczyć. O, ten jakiego manackiego, Only Huge. No, widzę, że bardzo opłacalna oferta. No, lepszej bym nie miał, szczerze mówiąc. A, bo tu jakiś widz chyba. To jakiś widz. Ja widz, no, wiedziałem, że widz. Dobra, za to, że jest moim widzem, to dajmy mu może tutaj Barty katów trochę, super kata jednego, albo nie, albo dobra, masz, ready, za Freeko, nagrywasz? Co? O kurde. Dobra, dajemy mu te peciki za Freeko, nie są jakoś bardzo dużo warte, ale przynajmniej ma za to, że jest moim widzem. Dobra, tak się prezentują te Huge'a, jeszcze raz możecie sobie zobaczyć, głosujcie w komentarzach, który jest najładniejszy, moim zdaniem Dog, ale wam zostawiam jeszcze zdanie, możecie sobie napisać, w sumie też poczytam. To było na tyle w tym odcinku, pamiętajcie o łapeczce w górze i subiku możecie dodawać do banków, wysłać listy, no i do zobaczenia w następnym odcinku, siema!